Dla mnie to rzeczywiście jest mocno coś, z czym się wychowywałam, więc na ten moment dopiero wchodzimy w tą fazę zarządzania firmą rodzinną, więc troszeczkę dopiero stajemy przed wyzwaniem, które wcześniej podjęli nasi rodzice. Natomiast rzeczywiście jest to trochę tak, jakby żyć z kolejnym bratem czy siostrą. Dla rodziców jest to rzeczywiście kolejne dziecko. Taka firma okazuje się, że jest nagle troszeczkę czymś więcej, bardzo dużym wyzwaniem, zobowiązaniem i w stosunku do rodziców, w stosunku do przyszłych pokoleń. Specyfika zarządzania firmą rodzinną to na pewno jest atmosfera, w której się wychowujemy, to atmosfera, w której się pracuje. To są też pewien system wartości, który jest rozwijany i rzeczywiście ma to ogromne znaczenie przy rozwoju, gdyż rzeczywiście jest to coś, na czym wszystko bazuje i jeżeli jest, że tak powiem, ten wspólny pogląd, wspólny kierunek, którym widzą członkowie rodziny i chcą realizować tę misję, to rzeczywiście jest to realne i potrzebne i pomaga się rozwijać. Jak najbardziej uważam, że w dzisiejszych czasach rodzinność jest atutem przedsiębiorstw i należy ją promować. Znaczenie, jakie mają te słowa, zmieniło się w ostatnich latach. Coraz częściej kojarzy się to z właśnie troszeczkę inną atmosferą, która panuje w takich firmach. Cieszymy się, kiedy do nas przychodzą pracownicy, którzy mieli doświadczenie już w innych firmach, często w korporacjach i fajnie jest, że chcą dla nas pracować, widzą, że ta praca troszkę inaczej wygląda. Oczywiście staramy się zapewnić tym pracownikom jak największy rozwój. Staramy się rozwijać ich talenty, rozwijać ich możliwości i chcemy sprawić, że ta nasza firma jest rzeczywiście takim miejscem atrakcyjnym, w którym ludzie widzą swoją przyszłość. Tak więc to jest dla nas bardzo istotny element. Nie robimy tego tylko po to, żeby osiągać pewne zyski, natomiast po to, żeby stworzyć coś wyjątkowego, fajnego, z czego będziemy dumni. Co firma, to ta sukcesja, ten proces wygląda inaczej. Zdecydowanie to bardzo emocjonalny proces dla wszystkich jego członków. Natomiast kluczowe jest chyba danie przestrzeni następnym pokoleniom na to, żeby miały czas rozwinąć swoje zdolności w różnych kierunkach. Niekoniecznie ciśnięcie w jednym konkretnym kierunku. W naszej historii, w naszych doświadczeniach było tak, iż każdy z nas poszło w innym kierunku, ponieważ rodzice mieli doświadczenie z branży rolniczej, wykształcenie rolnicze. My zdecydowaliśmy troszkę inną ścieżkę, w czym nas wspierali i jakby jak najbardziej nam umożliwiali. Ja skończyłam psychologię biznesu, mój starszy brat informatykę zarządzanie, mój młodszy brat prawo. Każdy z nas, że tak powiem, poszedł w innym kierunku i nie ma tego doświadczenia rolniczego. Natomiast przy pewnej skali firmy, jaką jest już nasza firma, która zatrudnia blisko 500 osób w całej grupie, prawie 700. Z mojego doświadczenia wynika, że każdy z nas zaczynał z jakiegoś mniejszego, drobniejszego obszaru, w którym się specjalizował, w którym pozyskiwał doświadczenie, natomiast będąc członkiem zarządu większej firmy, nagle człowiek musi zainteresować się i zdobyć doświadczenie w wszelkich innych obszarach sprzedaży, marketingu, administracji, inwestycji. Musi doskonale umieć czytać sprawozdania finansowe i mieć wiele innych talentów. Też nas przyzwyczaja do tego, żeby fajnie jest mieć specjalistów z różnych dziedzin. Natomiast tak naprawdę z czasem te specjalizacje też przestają mieć takie znaczenie. Naprawdę człowiek jest zdolny do sami do końca nie podejrzewa, jakie zainteresowanie ma, co go zainteresuje, w czym będzie mógł się rozwijać. Mi się daje, że firmy rodzinne dają właśnie to miejsce na rozwój. Więc zapraszam na kongres firm rodzinnych. Jest to niewątpliwie duża przyjemność posłuchać innych doświadczeń. Przedsiębiorcy mają to do siebie, że niechętnie słuchają, natomiast te doświadczenia przekazywane właśnie bezpośrednio od innych uczestników są najcenniejsze i pomagają też rozwijać konkretne problemy, które zdarzają się w codziennym życiu.